Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziś każdy Polak, każde gospodarstwo domowe, każde przedsiębiorstwo, płacąc te horrendalne, złodziejskie, zbójeckie rachunki spółkom Skarbu Państwa, finansuje wzrost inflacji, finansuje tłuste koty z PiS-u. Co wy w końcu robicie? Do czego prowadzicie? Do bankructwa Polaków? I teraz kolejny kretyński pomysł, że to samorządy mają dystrybuować węgiel. Ja pójdę krok dalej, ukłon w stronę śpiącego Marka Suskiego. Niech Kościół dystrybuje węgiel. Kurczę, no w każdej gminie mają obiekty, pełno funkcjonariuszy wokół. Dlaczego tego nie zrobić właśnie tym kanałem? Może to byłby pomysł na ten absurd. I teraz bardziej merytorycznie. Czy wprowadzicie formułę partnerstwa publiczno-prywatnego po to, żeby poprzez przetargi z finansowaniem placówki ochrony służby zdrowia, placówki oświatowe mogły wyposażać się w panele, następnie montować pompy ciepła i w ten sposób być w stanie zapłacić za edukację i ochronę zdrowotną Polaków? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.